dzisiejszym odcinku omówimy testy instalacji w zakładce Diagnostyka. Do okna Testy instalacji możesz przejść klikając w zakładkę Diagnostyka, Testy instalacji lub korzystając ze skrótu F3. Funkcja pozwala na sprawdzenie kolejności podłączenia cylindrów, wykrycie niesprawnych lub uszkodzonych wtryskiwaczy gazowych. Aby przeprowadzić procedurę testową kanałów cylindrów, należy przełączyć system na gaz. Cisnąć przycisk Wszystkie na benzynę. Zaczynając od pierwszego cylindra, przełączać kolejno pojedynczo kanały na gaz. Zawsze tylko jeden cylinder na gazie. Jeśli silnik pracuje nierówno, oznacza to problem na danym cylindrze. Może to być błędne rozcięcie wtryskiwacza benzynowego, błędne podłączenie wtryskiwacza gazowego, zła praca wtryskiwacza gazowego. Pamiętaj, procedurę należy powtórzyć dla każdego cylindra oddzielnie. Sterowniki z rodziny NevoSky z modułem OBD, czyli Max, Jet, OBD, Jet Expert, Direct, posiadają dodatkowe narzędzie, rozłącznik cylindrów, które pozwala sprawdzić poprawność podłączenia kanałów benzynowych do sterownika gazowego. Znajdziesz je w zakładce Konfiguracja, Podstawowa lub wciskając F7. W oknie testów instalacji możemy również przeprowadzić procedurę testowania zaworu. W tym celu należy przełączyć system na gaz, wcisnąć żółty przycisk w ramce test zaworu, po czym sprawdzić, czy ciśnienie gazu PSYS równomiernie opada. Zamknięcie zaworu podczas pracy na gazie pozwala zasymulować pusty zbiornik gazowy. Można go wykorzystać w celu dobrania odpowiednich parametrów powrotu na benzynę przy niskim ciśnieniu. Przełączanie cylindrów oraz zaworu można również obsługiwać z kontrolek znajdujących się pod wirtualnym panelem kierowcy. Klikając w tym miejscu prawym przyciskiem myszy pojawi się menu, gdzie mamy możliwość przełączenia wszystkich wtryskiwaczy na benzynę, gaz. Kolejną czynnością dostępną w oknie testy instalacji jest czyszczenie wtryskiwaczy gazowych. Pamiętaj, do przeprowadzenia czyszczenia wtryskiwaczy gazowych wymagany jest dodatkowy płyn czyszczący. Procedura czyszczenia wtryskiwaczy załącza pojedynczo wtryskiwacze gazowe. Możliwa jest regulacja czasu między przełączeniem cylindrów oraz czasu między cyklami, aby silnik był w stanie bez większych problemów pracować podczas wykonywania procedury. W przypadku wtrysku pośredniego możemy dodatkowo ustalić ilość awaryjnych uruchomień na gazie. Pamiętaj, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procedury awaryjnego uruchomienia na gazie jest temperatura reduktora większa od 0 stopni Celsjusza. Maksymalna liczba awaryjnych uruchomień na gazie jest konfigurowalna. Domyślnie wynosi 50. Przycisk Reset pozwala wyzerować liczbę awaryjnych uruchomień bezpośrednio na gazie. Funkcja ta może być nieaktywna w przypadku zaniku napięcia plus 12 V po zapłonie podczas trwania procedury. W trybie awaryjnego uruchamiania silnika na gazie mogą nie działać niektóre funkcje sterownika, m.in. mechanizmy przełączania. Pamiętaj! Sterownik NevoSky Direct nie posiada funkcji awaryjnego uruchomienia na gazie. Aby pomóc Ci w ocenie warunków, w jakich pracuje sterownik, możesz w oknie Testy instalacji sprawdzić najwyższą zanotowaną temperaturę sterownika. Wysoka temperatura może świadczyć o niewłaściwym miejscu montażu sterownika i problemach z prawidłową pracą urządzenia. Sterowniki NevoSky Direct posiadają dodatkowe czujniki temperatury wewnątrz sterownika, monitorujące temperatury na modułach emulacyjnych. Pamiętaj, prawidłowe zabezpieczenie i monitorowanie parametrów pracy zapewnia bezawaryjne działanie systemów gazowych KME. W przypadku problemów z rozłączaniem się instalacji gazowej będziesz mógł monitorować narastającą ilość resetów uruchomień sterownika. Jeśli podczas stabilnej jazdy licznik zwiększa się, sprawdź poprawność sygnału plus 12 V po zapłonie. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Pamiętaj, licznik resetów zwiększa się zawsze przy wyłączeniu i ponownym włączeniu auta. W następnym odcinku opowiemy Ci o testach wtryskiwaczy gazowych. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień,
abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. Pozdrawiamy, Zespół Akademii KME.